Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W tym filmie dowiesz się, jak wyglądają przykładowe programy imprezy wyjazdowej, pobytowej i objazdowej. Programy imprez turystyki zagranicznej, wyjazdowej, pobytowej określanej w praktyce w czasami zagranicznymi są dla organizatora turystyki programami łatwiejszymi do opracowania aniżeli programy wyjazdów objazdowych. Głównym zadaniem jest zapewnienie podstawowych świadczeń dla turystów: transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie. Są to imprezy średnioterminowe, trwające od 7 do 14 dni, w trakcie których głównym celem wyjazdu jest wypoczynek w wybranym miejscu. Przyjrzyjmy się teraz programowi przykładowej imprezy wyjazdowej pobytowej. Pierwszy dzień imprezy wyjazdowej i pobytowej zajmuje w większości transport uczestników imprezy do miejsca zakwaterowania. Po zakwaterowaniu turystów w hotelu organizowany jest program animacyjny oraz dyskoteka. Kolejne dni uczestnicy imprezy wyjazdowej i pobytowej organizują według własnego uznania. Organizator imprezy zapewnia jedynie posiłki w określonych godzinach dnia. Ostatni dzień imprezy zajmuje powrotny transport turystów z miejsca zakwaterowania. W związku z tym, iż wczasy są imprezą organizowaną dla klientów indywidualnych, mogą oni już na etapie zakupu w biurze podróży dokonać wyboru i nabyć dodatkowe imprezy fakultatywne dla uatrakcyjnienia pobytu, bądź zdecydować się na zakup dopiero na miejscu w czasie trwania imprezy. Jednym z wielu obowiązków rezydenta jest dostarczenie informacji o możliwościach zagospodarowania czasu wolnego w danym miejscu lub regionie. W odróżnieniu od imprezy pobytowej, w imprezie objazdowej organizator musi zaplanować program na wszystkie dni pobytu turystów na imprezie. Przyjrzyjmy się programowi przykładowej imprezy przyjazdowej objazdowej. Pierwszy dzień mija turystom na podróży do miejsca imprezy. Organizator zapewnia odbiór uczestników z lotniska i zakwaterowanie. Dzień kończy się kolacją powitalną. Drugi dzień imprezy, po wymeldowaniu z hotelu i śniadaniu, uczestnicy spędzają na zwiedzaniu obozu koncentracyjnego w Majdanku i Lublina. Dzień kończy się zakwaterowaniem w hotelu i kolacją. Trzeciego dnia imprezy turyści zostają przewiezieni do Krakowa, gdzie przewodnik turystyczny oprowadza ich po ciekawych miejscach. Dzień kończy się zakwaterowaniem w hotelu i kolacją. Czwartego dnia turyści zwiedzają obóz koncentracyjny w Oświęcimiu oraz zabytki Krakowa. Piąty dzień imprezy uczestnicy spędzają na zwiedzaniu Wawelu. Po obiedzie turyści zostaną przewiezieni na lotnisko, gdzie po pożegnaniu i odprawie wracają do domu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na Platformie Edukacyjnej. Platformie edukacyjnej.